Spotkania, tak. A teraz człowiek od kryminałów. Chociaż zobaczymy, czy od kryminałów, czy tylko od kryminałów. Tomasz Kin. Cześć Tomek. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Wkrótce będziesz jechał? Dawno cię nie widziałem. Cześć Tomek. Aha, czy to taki program, w którym na początku prowadzący musi spojrzeć w lewo, w prawo, zastanowić się, przerzuć i tak później zada. Nie oglądałeś, tak? Nigdy tego programu? Nie, no przed chwilą nie to, co ty będziesz robił w Onecie podcasty, tak? I ty nawet nie wiesz, na czym polega Onet Rano? Kto zatrudnił tego faceta tutaj do Onetu? Bardzo mi jest miło, no tak. No, ten prowadzący miał być trochę młodszy i ten, innym kolorze włosów, ale wybrali większego. No nic, miło ci widzieć Tomek, nie zaczynajmy ale o kim, ale o kim mówisz? Widać, znaczy, że miał być Jarek? Inaczej. Miał być Jarek? Jeżeli zgadniesz, w jakich okolicznościach ostatni raz widziałem Krzysztofa Wargę, to możesz się zatrzymać po kawę, ci przypilnuję auta, całej reszty, nawet mogę za ciebie poprowadzić. W jakich okolicznościach? Tak. Nie zgadniesz. No ale skąd ja mam wiedzieć, w jakich okolicznościach? No to miejsce jakieś po prostu kuriozalne, kosmiczne, wiesz. Ja ci powiem, czy to jest odbiega od rzeczywistości, od prawdy, czy nie. Przyłapał cię chodzącego nago po mieście, bo ty, słyszałem, lubisz, tak? Prawie, blisko. Jeszcze jedna szansa. Nie, słuchaj, to był dzień, który przyszedł na świat mój syn, dokładnie w moje urodziny. Wtedy, to pewnie, czy pamiętasz, było Radio Roxy. Było kiedyś takie. I ja tam prowadziłem taką audycję z muzyką na żywo, taką bardzo ważną wtedy. I w niedzielę wieczorami przyjeżdżali do mnie twórcy muzyki niezależnej i tego dnia miał wystąpić pierwszy raz Doktor Misio. I wszystko jest umówione, wszyscy czekają. Doktor Misio. Tak, i ja dzwonię do Arka, mówię, Arek, słuchaj, ja dziś jestem na porodówce, akcja się zaczęła, nie wiem, co z tego wyjdzie, oni to wszyscy, trzymamy kciuki, taka bardzo dobra atmosfera. Ale wykluł się, słuchaj, o 15, więc ja do nich koło 17 zadzwoniłem, panowie, to dzisiaj po koncercie jest zło. I skończył się jak Doktor Misio o 21:00 i nadawaliśmy z klubu Tabu na Warszawiance wtedy, bo przesłuchanie miało, wiesz, swoje edycje i w studio, i w klubach w Warszawie. I pamiętam, Krzysztof Warga był gościem Doktora Misio, bo też napisał kilka piosenek tam dla nich, nie wiem, czy wiesz. Nie, nie. Olaf Deringlasow, tak, tak, tam bardzo fajna załoga. A kto napisał Mentolowe Papierosy? Bo to mi się strasznie podoba. Ale to El Chupacabra, wydaje mi się, że to Marcin Świetlicki, dlatego, że mnie nie chcesz, że znajdę robotę w TVN-ie. To jest ten numer. Ale tu mówisz o Mentolowych papierosach, Doktora Misio? No tak. A są tam rzeczywiście, tak, o tych papierosach taki, wszyscy śpiewają. Sentymentalny jest, nie powiem kawałek. Ci, aż tak na wyrywki to ja nie wiem. To przejdę, to o podcaście ci miałem opowiadać, a nie o Doktorze Misio. Ja nie wiem, czy ty jesteś odpowiednią osobą. Miło cię widzieć, Tomku. Dawno cię widziałem. Dobrze, Tomasz. Nie dobrym prowadzącym, żeby być nie, jestem fatalnym prowadzącym. Prowadzić samochód, żeby mieć podzielną uwagę. Ale absolutnie, jestem fatalnym prowadzącym. Nie nadaje się do tego zupełnie. Dlatego mnie zatrudniono. Dlatego mnie zatrudniono. Aby Jarek Kuźniar na moim tle bardziej błyszczał. Bo wiesz, on też się nie nadaje, no ale jak wzięli faceta, który się bardziej nie nadaje... Żeby on bardziej błyszczał. No tak, okay. No bo jak widzowie zobaczą czyli dzisiejszy rozumiem, program... że mnie nie wzięli dlatego, żeby on w ogóle mógł błyszczeć. Nie, no ciebie wzięto, ponieważ masz genialny pomysł na podcast, bo rozumiem, że to jest twój pomysł nawiązujący do twojej książki, co? Tak, tak, dziękuję ci, że wspomniałeś o tym. Bez przedawnienia. Tak. Pamiętasz, myśmy kiedyś w ogóle... Tak, pamiętam, miałeś mnie nawet tam zaprosić na premierę książki, miałeś mi ją podesłać. No i widzimy się po paru latach. A pamiętasz, jak jeszcze pracowałeś w tej... Nie, dobrze, ja tu jestem prowadzącym. Podcast będzie się pojawiał na Onecie, twój. Już się pojawia od tygodnia, tak. Ale już skąd jest? Ty to możesz wiedzieć? Już jest? Jesteś tylko po prostu prowadzącym Onetu. Tak, od zeszłego tygodnia. To wystartowało w ubiegłym tygodniu i dzisiaj jest premiera. Nie, bo mi się wyświetla odcinka. Według rankingów najbardziej słuchanych, więc... I mój jest najlepiej słuchany. No właśnie nie. No właśnie tak. Masz łaskatki? Nie, no dobrze, no bez przedawnienia, podcast. Tak. O czym jest, opowiedz. Ja wiem, o czym jest. Trudne natomiast, sprawy to są. Trudne, ciężkie sprawy. Sprawy niewyjaśnione albo wyjaśnione kryminalne. Wiesz co, to było tak, że... Archiwum Mix. Jeśli w ogóle pozwolisz, nakreślę szybko timeline tej w ogóle mojej dokumentalnej działalności. Parę ładnych lat temu, jak jeszcze był inny ustrój, dostałem się po namowach mojego mistrza Ksawerego Jasińskiego do pierwszego programu Polskiego Radia. Nagle przyszedł czas, że wszystko się zmieniło i nie przyszedłem weryfikacji ideologicznej. Zastanawiałem się, co ja z tą energią i rozpocznymi projektami dla jedynki w ogóle zrobię. Wtedy... Ale zaraz, to ile ty masz lat? Ja? A na ile wyglądam? No nie, no tak cztery dychy, cztery... Na 40? Dają mi 32, a ty mi dajesz 40, ale jesteś dziadem, Tomek.
40, no w tym roku skończę. No to jak ty mogłeś w minionej epoce rozpoczynać? No to było w 2015. Ach, ty mówisz o tej minionej epoce. Tak, ja myślałem, że ty mówisz. Nie, jeszcze o trzeciej RP. A ja myślałem, że ty mówisz o PRL-u w ogóle. Nie, no proszę cię, no Tomek. Tak stary nie jesteś. Jak było, słuchaj, tak się wkręciłeś przez te 4 tak, lata. Tak stary nie jesteś. No i słuchaj, i zastanawiam się, co to ze sobą robić. Nagle dzwoni serdeczna koleżanka i mówi, ty weź napisz książkę. I mówię, dobra, to takie tematy, słuchaj, za mną chodzą od dawna i tak zakasałem rękawy i trzeba było zabrać za tą materię. Jeździłem długo po Polsce, żeby poznać policjantów. Wiesz, nie miałem ambicji, żeby wchodzić w buty po Trumanie Capotim i żeby rozgrzebywać to w taki sposób. Chciałem spotkać się z policjantami, których znaczy, kiedyś zapraszałem do radia, nie chcę być złośliwy, z którymi słuchaj, miałem nie chcę trochę być złośliwy. Kiedyś. No. Znaczy, wiesz, no, dobra, nie, bo to będzie no za grubo. Dawaj, ale nie, bo no, ogóle jedź, nie wiem, co chcesz powiedzieć, Tomek, ale wiesz już, bo widzę sarkazm w twoich oczach. Wystawiłeś, no, wystawiłeś piłkę, no. Mówisz, słuchaj, że ale nie chcę wchodzić, wchodzić w buty po Trumanie Capoti, no to trzeba umieć pisać najpierw, żeby wejść w jego buty. Ale rozumiem, że ty już się nauczyłeś się i jesteś na tym w ogóle nie, poziomie. Ja w ogóle, a, nie, okay, ja w ogóle. No, Tomek, ale no, po co ty w takim razie piszesz tą swoją beletrystykę? Ale dobra, zostawmy literaturę kiblową. Ja? Wiesz dlaczego? Bo no, ten... Tomek, słuchaj, tobie tak... pojadą po pensji, a mnie dzisiaj nigdy nie zaproszą w ogóle za ten program dzisiaj. Chodź, kupię ci parę ciastek, poprawi ci się humor, Tomek. Ja się odchudzam. Podejdzie ci cukier trochę do góry. I wiesz co, i kiedyś miałem okazję zapraszać detektywów z wydziałów śledczych do radia, aha, do radiostacji. Bardzo mi to w ogóle imponowało, w jaki sposób oni pracują, ciekawe jak wyglądają ich relacje, jak zabierają pracę do domu. To wydawała mi się taka praca, która wiesz, ma znaczenie, prawdziwe zasady. I do tego wszystkiego chciałem wrócić. W końcu miałem pretekst taki, powiedziałbym, no, poważny, żeby wydać to jakąś książką, opowiedzieć te historie, które bardzo interesują nasze społeczeństwo, no bo to wiadomo, tak? Nic nie kręci społeczeństwa, jak stare niewyjaśnione zbrodnie, w ogóle tematy no to nie, związane tylko nasze z wątkami kryminalnymi. Na świecie. Ale u nas powstawało archiwum Mix, tych spraw było bardzo dużo. Mieliśmy czas, kiedy kryminologia zrobiła duży krok do przodu, no bo pojawiły się systemy automatycznej identyfikacji, AFIS, genom i tak dalej, tak? Technologia umożliwiła badanie tego, co leży w próbkach, zamknięte, z czasów, kiedy nie można było tego badać. W wielu sprawach to było decydujące, czy są te ślady, czy ich nie ma. No i zacząłem jeździć po tych oddziałach archiwum Mix do pana rzecznika. Dzień dobry, ja tu dziennikarz z Warszawy. A co by pan chciał? A to bym chciał. O, ciekawe. No to niech pan do naczelnika. Jak się naczelnik zgodzi, to tam pana w ogóle pokieruje do odpowiednich detektywów. No i tak, wiesz, wydzwaniałem, łaziłem, używałem, wiesz, mocy sprawczej w dzięku śladowych ilości inteligencji, Tomek. Już nie bądź taki samokrytyczny. I okazało się, no tak podpłoszczam cię, i okazało się, że policjanci chcą rozmawiać, że mam bardzo fajny przekrój, bo ludzi z mojego pokolenia, na przykład to Archiwum X, które pracuje w Gdańsku, ma świetne wyniki, ma policjantów z naszego pokolenia. I to są, powiedzmy, młodzi goście, choć już nie tacy młodzi, którzy mają pomysły, determinację, rozwiązują w ogóle te stare sprawy i wiesz, mogłem patrzeć na policję i na sprawy zagadnień kryminalnych z tego czasu, kiedy lat 70., 80., 90. i XXI wieku, czyli policjantów, którzy są dawno na emeryturę, czasami tylko doskakują do tych spraw, żeby coś w nich podłubać, tych, którzy właśnie kończą swoje lata, zbliża się wysługa i przejdą na emeryturę, i tego naszego pokolenia, które już jest w kwiecie i zaczyna działać. Z tego się rysował bardzo ciekawy obraz, wiesz, i społeczeństwa, i spraw, i podejścia, i zagadnienia zła, tego, jak wygląda zmowa milczenia, wiesz, w małych miasteczkach i na prowincji, bo te morderstwa zwykle dotyczą takich właśnie małych społeczności i jak szybko ludzie w tych małych społecznościach orientują się, że widzą obcego i wtedy natychmiast wszyscy milkną, nie puszczają pary. Jesteś dokumentalistą wytrawnym, robisz to doskonale. Jak już tak sobie możemy porozmawiać chwilę bez sarkazmu, to wiesz jak to działa, jak ciężko przebić się nie, przez te warstwy, nabrać zaufania, ale ważne jest to, żeby ci ludzie zrozumieli, że ty chcesz dobrze, że nie jesteś złamasem, że jesteś w porządku, że chcesz to zrobić, bo to jest twoja praca. I dlatego ja się jeszcze uważam za dziennikarza, Tomek, nie wiem, czy ty jeszcze też ciągle, czy już tylko filmowca, ale umiejętność brania odpowiedzialności za własne słowo tworzy z nas dziennikarzy. Ostatnio jestem w kilku okolicznościach pytany o to, co to są w ogóle dziennikarze, bo ja tak z doskoku tym dziennikarzem dzisiaj jestem, nie na cały etat, bo ciężko z tego wyżyć. I dziennikarząc, przyszło mi kiedyś do głowy, że takie historie chciałbym poruszyć, zmierzyć się z nimi. No dobrze, ale zebrałeś a historie były książce, tak prawda? Objęte, czy były objętościowo tak duże, że trzeba było z tym zrobić coś jeszcze. No i tutaj chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich
kolegów, przełożonych i szefów z Onet i z Ringer, Axel Springer, ja, że chcieli jeszcze z takim motorem jak ja pogadać, powiedzieć mu, ty oj, słuchaj, przestań, już tutaj. Dobra, byłem troszkę niemiły może dla ciebie, ale już przestań się teraz sam Tomek, wyczuwać, no 20 lat robiłem w radiu, nasłuchałem się słuchowisk, no robiłem, jak wiesz, tego mnóstwo, no i przyszedł czas, żeby ile odcinków będzie samemu. 12. 12, co tydzień. Co tydzień jest do opowiedzenia historia. Dzisiaj usłyszycie Państwo historię z Archiwum X z Gdańska. Jedna z najbardziej dramatycznych, koszmarnych historii. Miałem jakieś dziwne nerwobóle po tym, wiesz, jak kończyłem książkę i teraz jak wróciłem tych historii. Dużo faktów takich lekko wyprasowanych i troszeczkę ugładzonych przeze mnie nie trafiło do podcastu. Wiesz, bo te ale zabójstwa dzieci są straszne. Ryją głowę, bo to można sobie mówić, że wiesz, podchodzisz do tego na zimno, że jesteś, wiesz, tylko przekaźnikiem, ale to zostaje w głowie. Powiedz, gdzie tego nasi widzowie mogą słuchać i szukać? Wiesz co, mogą słuchać we wszystkich serwisach, których są podcasty, czyli Spotify, SoundCloud, Apple, tak. No i oczywiście na audioonet.pl. Jest taka strona, tam jest wybór wszystkich podcastów. Moją buzię sobie można znaleźć, kliknąć bez przedawnienia i wtedy będziesz mógł zajrzeć do mojej biblioteki i słuchać sobie tego. Zależało mi w trakcie produkcji, żeby to nie była nudna gadka, żeby były efekty. Dostałem pytanie, dlaczego policjantów nie słychać. W kilku odcinkach będzie ich słychać i w kilku odcinkach będzie słychać policjantów już emerytowanych. Nie chciałem stawiać dźwięku z głosem policjantów czynnych. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak występuje Archiwum X, to zwykle są w kominiarkach, głos mają zmieniony. Tak. No to nie mogą teraz, wiesz, w podcaście nagle, Tomka oczywiście wyskoczyć, cześć, to my jesteśmy hero. Trzeba bardzo z tym uważać. A trudno w podcaście o napisy, nie, jednak. Tak. A myślisz, że to jest w ogóle... Bo przychodzi chyba boom, co? Na podcasty. Wiesz co, ja to chciałem robić kilka lat temu, będąc nieskromnym. Jak kiedy zamykaliśmy Radio Opinia, od razu chciałem całą tą energię z bandą zamknąć w jedną zborną redakcję i robić podcasty. Czyli każdy ma osobną stronę, wizualizację, zdjęcia. Byłem zafascynowany tym, jak w Stanach zaczyna to powstawać. No ale jakoś za wcześnie wszędzie mi mówili, no człowieku, z czym ty przychodzisz? Jeszcze nie teraz, jaka przyszłość? Ty, zejdź na ziemię, zejdź czasami, na ziemię. Czasami warto zaryzykować, nie? I tak. I wiesz co, no podcast to jest taki koncentrant treści na jakiś temat. Musisz wycisnąć tego, to na maksa, i żeby dać ludziom ten ekstrakt. No ale jest chyba boom, zaczyna się boom na te podcasty, zaczyna, co? Zaczyna się boom. Ciekaw jestem, jak to się będzie rozwijało, no, czy ludzie będą chcieli więcej. Jakie w ogóle będą komentarze? Będą chcieli. Jeśli będzie dużo takich podcastów jak twój, i teraz mówię naprawdę, bez jakiegokolwiek tutaj, dzięki, bez złośliwości, Tomek, sarkazmu i tak dalej. Tomasz Kin, mimo że wymieniliśmy sobie kilka uprzejmości i złośliwości. Tomku, a czy ty jest, taką jest, sesję zdjęciową? Poczekaj chwileczkę. Jest naprawdę mega profesjonalnym dziennikarzem, ale przede wszystkim facetem, który znakomicie czuje się w radiu i potrafi opowiadać dźwiękiem. Zrobił mnóstwo słuchowisk i różnych takich rzeczy, które trudno nawet nazwać. Zamykasz mi drogę w telewizji tym samym. Proszę? Zamknąłeś mi drogę w telewizji tym samym. Ale słyszałem, że ty masz szlaban wszędzie, tak jak ja, więc... A, okej. Okay. Za imię, za pochodzenie i za niewyparzony język. Chciałem tylko przypomnieć jedną zgrabną historię, która jest w YouTubie. Sprawdziłem w ogóle ten nasz making of sesji zdjęciowej, którą kiedyś zrobiliśmy. Dlaczego rozsyłasz to obcym ludziom? I ty wcieliłeś się w rolę bardzo złego człowieka. Z Werola. A to za twoją namową. I to jest seki, jakiego mało kto zna. I bardzo mi się nie podoba, że rozsyłasz to na przykład mojemu wydawcy, który rozsyła to dalej i za chwilę się naprawdę pojawią. Ale wiesz, jest jakieś... piękna dziewczyna, są gwiazdy, są wampiry, jest ciekawa historia, jest noc. Jesteś w kapeluszu, Tomek, jest Łysekielski. Była wielka przyjemność, fajnie, że się spotkaliśmy. Bardzo mi miło było ciebie zobaczyć, bo też po latach dawno się nie widzieliśmy. Tak. Ale widzisz, Onet łączy. Onet łączy ludzi, to prawda, Tomku. Czyli co, no już nie